jakby walczyli jedni o interesy rolników, inni o interesy nierolników, każdy walczył. Wtedy nie byłoby problemów i politycy nie mieliby co robić. Ja oskarżam, że tak powiem, polityków demokratycznych, bo ja nie jestem demokratą, oskarżam o to, że oni świadomie wywołują konflikty po to, żeby mieć poparcie społeczne dla walki o interesy swojej grupy społecznej. Ale w tej chwili mamy taką sytuację, że mamy Izus i Krus. Ja bym jakoś się chciała odnaleźć w tej sytuacji, bo to, co pan powiedział, to już jest tak mniej więcej krok milowy dalej. No tak, natomiast ja pytam pana, panie pośle, czy rolnicy nie powinni po prostu prowadzić takich ksiąg przychodów i rozchodów, wszyscy rolnicy, jak nawet najmniejszy przedsiębiorca? Do tego dojdzie. Tylko dzisiaj w małych gospodarstwach nie jest to jeszcze możliwe. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że to jest w interesie rolników prowadzenie ksiąg podatkowych, bo rolnicy płacą 22% VAT-u, nie odliczając. Także to nie jest tak, że rolnicy nie płacą podatków, tak jak tutaj się powszechnie mówi. Rolnicy płacą i to ten najwyższy 22%. Tylko tak jak powiedziałem, te wielkie gospodarstwa, duże gospodarstwa, które stać na prowadzenie księgowości, na prowadzenie ksiąg rachunkowych, one w jakiś sposób prowadzą. Natomiast, panie prezesie, gdyby pan, tak jak pan mówi, że była dowolność ubezpieczeń, to mielibyśmy to, co było za czasów chłopów Rejmonta. Mielibyśmy babki i dziadków pod kościołem. Dzisiaj musi pan pamiętać, że ten system, pełni również funkcję systemu socjalnego. I dzisiaj podnoszenie składek, jeszcze raz mówię, z pełną odpowiedzialnością do całego, zburzy cały system. I żeby nie być gołosłownym, proszę pana... Ja nie jestem socjalistą, jestem socjalistą, żeby zlikwidować. Teraz, żeby nie być gołosłownym, bo pan myśli, że to Polska jest taką wyspą na mapie Europy. W Niemczech... To o tym akurat o wyspie mówił premier. W Niemczech udział subwencji z budżetu państwa wynosi 75%, w Polsce 67%, w Grecji 100%, w Francji 80%, co stanowi 28 miliardów euro. Tyle dopłaca podatnik francuski do systemu ubezpieczeń we Francji. Także Polska wcale nie jest... Do systemów rolniczych, jak rozumiem. Do systemów rolniczych, jako tak. W Finlandii też, bo ja to sprawdzałam. W Austrii 74%, w Finlandii, proszę uprzejmie, 75%. Może mamy troszkę inne dane, ale mniej więcej tego rzędu. Ale panie prezesie... Pan powiedział, że ja myślę, że Polska jest wyspą. Ja nie myślę, że Polska jest wyspą. Cała Europa to jest komuna w stopniu nieznanym 100 lat temu. Czegoś takiego w ogóle nikt 100 lat temu nie musiał pomyśleć, żeby taka komuna mogła istnieć. No panie prezesie... Komuna również w Parlamencie Europejskim rządzi, tak, więc tak, spokojnie. Tak, tak. Panowie, to są tak śmiałe tezy. Panowie. Ale ja, panie prezesie, nie chcę panu już zadawać absolutnie pouczone przez pana pytań o sprawiedliwość społeczną, ale chciałabym wiedzieć, czy jeżeli rolnik płaci 10 razy mniej, no mamy takie realia, jakie mamy. W tej chwili tego kroku milowego nie wykonaliśmy i pewnie nie wykonamy w najbliższym czasie, jak pan widzi, sam pan ma przed sobą politykę koalicji rządzącej. I mam takie pytanie, jeżeli taki rolnik płaci 10 razy mniej niż mały przedsiębiorca, to jest w porządku? Panią, wszystko zależy, za co płaci. Potem popatrzmy, jaka jest emerytura tego rolnika i jaka jest emerytura. Prawda? Jeszcze raz, to wszystko są... Ja sam jestem krusowcem, ja mam kilka hektarów oczywiście, jestem krusowcem, natomiast ja nie mam nic przeciwko likwidacji krusu, to jest inna para kaloszy, tylko razem z ZUS-em. Likwidujmy krus i ZUS razem i wtedy będzie święty spokój. Wtedy będzie święty spokój, a... Bardzo dobrze, że pan powiedział. Średnia emerytura rolnicza za rok ubiegły wyniosła 689 zł. Natomiast są jeszcze renty znacznie niższe. Ja też chciałbym jeszcze powiedzieć, że te dotacje, które są z budżetu państwa, to nie są tylko dotacje z tytułu emerytur i rent. Przecież Kasa Rolniczego Ubezpieczenia, 1,4 miliarda to są emerytury za ziemię przekazaną na rzecz Skarbu Państwa. 2,9 miliarda to jest prawie 19%. Ale ja rozumiem, że pan prezes jest w ogóle przeciwko takim dotacjom z budżetu państwa. To są świadczenia, które wypłaca KRUS z tytułu chociażby emerytur kombatanckich i tak dalej. Natomiast pamiętajmy, że KRUS pełni bardzo ważną rolę. Mam tutaj na myśli fundusz składkowy. Ale panowie, nie są w sprzeczności, ponieważ pan prezes, jak rozumiem, powiedział o tym, że w ogóle nie powinno być żadnych dotacji, powinniśmy się prywatnie ubezpieczać. Finansuje sam, natomiast również proszę zwrócić uwagę, że ściągalność składek w KRUS-ie jest również 100%. Ściągalność składek to jest bardzo wysoka. Wiem, bo płacę. Ale proszę panią, jestem krusowiec. Zadajmy sobie pytanie, ile żyje rolnik
po odcinach metalu żyje średnio 4 lata, a na przykład profesorka uniwersytetu żyje jeszcze 27 lat i pobiera emeryturę. Aż się boję pomyśleć, co pan sugeruje, nie, panie prezesie. Nie, nie sugeruję, tylko chciałem zauważyć, że cały ten system jest głęboko niesprawiedliwy i same zastanawianie się, komu zabrać, komu dać, jest niedopuszczone. To działanie Janosika, który stoi, zastanawia się, czy na tego napaść i dać temu, czy odwrotnie. Cały ten system trzeba zlikwidować i wszelka dyskusja wewnątrz tego systemu to tylko jest takie drobne poprawianie, psucie, zależy od punktu widzenia oczywiście. Ten system jest głęboko niesprawiedliwy w samej zasadzie, bo on polega na tym, że ktoś odgórnie decyduje, że ten dostanie więcej, ten dostanie mniej. A jakim prawem? A ja się zastanawiam jeszcze, czy ten system, jeśli chodzi o KRUS, bo o ZUS-ie też można by tu dużo powiedzieć, ale zastanawiam się, czy on nie prowadzi do nadużyć, że skoro 67% gospodarstw nie wykazuje, nie produkuje nic na rynek, około 30%. To po prostu ich dochodowość jest praktycznie ujemna. 30% gospodarstw podobno produkuje, to są dane podane przez profesor Katarzynę Duczkowską-Małysz z SGH. I że 80% produkuje te 30% gospodarstw żywności, natomiast te 67% w zasadzie produkuje pewnie na własny użytek. I tak się zastanawiam, skoro nie trzeba wykazywać żadnej produkcji sprzedanej, to czy nie obawia się pan, że ten system prowadzi troszeczkę do nadużyć w tym sensie, że kupię sobie kilka hektarów ziemi, wtedy będę płacić mniejszą składkę KRUS i jeszcze dostanę dopłaty być może rolnicze. Kupowali kilkaset hektarów i zalesiali, no więc... No właśnie, no właśnie. Ale teraz mówię poważnie. To, że nie produkuje na rynek, to nie oznacza, że to gospodarstwo nie jest potrzebne. Proszę zwrócić uwagę, że większość tych małych gospodarstw nie wyciąga ręki do państwa. Bo dzisiaj, gdybyśmy, dobrze, możemy, tak jak pan mówi, zlikwidować cały system. Tylko tych ludzi natychmiast mamy u wójtów, u burmistrzów, po zasiłki i wtedy państwo będzie musiało prawdopodobnie wyłożyć jeszcze większą kwotę, bo dzisiaj to małe gospodarstwo, rolnik utrzymuje siebie i swoją rodzinę. Proszę zwrócić uwagę, że jest to też pewien rezerwuar w przypadku zwiększonego bezrobocia, bo wraca na wieś i u tego ojca w jaki sposób tam przeżyje. Mało tego, musi pan mieć świadomość, że większość emerytur, rent idzie na kształcenie młodzieży, bo wnuczek, wnuczka idzie do babci po to, żeby zapłacić czesne, bo niestety dzieci chłopskie muszą płacić za czesne, po to, żeby zapłacić w uczelniach. Legendy, ale... Nie legenda, są fakty. Panie prezesie, ale pan wyraźnie zareagował tutaj na słowa w pewnym momencie pana. Tak, bo w ogóle mi się ta cała tutaj idea, prawda, znowu się nie podoba, pan ponosi, że rolnicy to, że rolnicy tam. To jeszcze raz mówię, nie jest wszystko jedno, czy rolnicy, no może na przykład zastanawiać na przykład dowolna grupa, no kolejarze, prawda, albo na przykład homoseksualiści może żyją krócej, bo AIDS, albo ktoś tam, no, czy to jest powód, żeby tworzyć osobny fundusz i dopłacać do niego, albo odwrotnie. Zatem jeszcze raz, jeżeli tylko utworzymy jakiś fundusz, to jedni ludzie będą dopłacali do drugich i to jest z natury rzeczy niesprawiedliwe, rozumie pan. A cała dyskusja, kto na tym zyskuje, jak to straci, to tylko pochodna samego niesprawiedliwego systemu. Pani powiedziała o sprawiedliwości społecznej. Otóż pomyślmy chwilę, co jest sprawiedliwość społeczna. Otóż istnieją tylko dwie i tylko dwie możliwości. Albo sprawiedliwość społeczna to jest to samo, co zwykła sprawiedliwość, a więc po co używam słowa społeczna, albo to jest co innego. Otóż w języku polskim co innego jest niż sprawiedliwość, nazywa się niesprawiedliwość, prawda? I jeżeli sędzia wyrokuje na zasadzie sprawiedliwości, na jeszcze 2 lata, a potem ten sam albo inny sędzia mówi, na zasadzie sprawiedliwości społecznej na 5 lat, to jeżeli pierwszy wyrok był sprawiedliwy, to drugi musi być niesprawiedliwy, prawda? W związku z tym sprawiedliwość społeczna jest niesprawiedliwością i będę walczył, jak każdy to mówi sprawiedliwość społeczna, to kopa w tyłek i już, no, po prostu. Panie prezesie, gdyby iść pańskim tokiem rozmowania, to ja sięgnę drugi obszar, chociażby ubezpieczenia upraw. Dzisiaj mamy powódź, wszyscy płaczą, wszyscy mówią, prześcigają się, ile tej pomocy dadzą. Pomimo, że są dotacje niewielkie, co prawda z budżetu państwa do ubezpieczeń rolniczych, rolników po prostu nie stać na te ubezpieczenia. Nie uważa pan, że oni nie są praktyczni. Ale później okazuje się, że państwo musi jeszcze więcej dołożyć. A dlaczego musi? Ja bym nie dał ani groszy. Niech pan powie tej kobiecie, która straciła cały dobytek. Ale ja rozumiem, że pan prezes ma receptę. Nie dałby ani grosza, bo panie prezesie... A jeżeli jest człowiek, któremu synowi spadło na głowę cegła, on całe życie będzie inwalidą. I też mu nikt nie dopłaci. Pojechał do zagładów miejskich w USA i mówi, że będzie pomagał, a według pana nie powinien, tak? Ale dlaczego? Prywatnie pan nie. Moich pieniędzy nie ma prawa oczywiście. Pan jest zwolennikiem socjalizmu, czyli tego, że jesteśmy jedną wielką rodziną i sobie wzajemnie pomagamy. Jestem indywidualistą i uważam, że każdy powinien za swoje pieniądze. Socjalizm ma uznanie w Europie. No. W Europie ma i dlatego się Europa tak źle rozwija. Dlatego Niemcy, które są znacznie bardziej socjalistyczni od Polski, mają tempo rozwoju -6 w tej chwili. Panie pośle, a póki nie zlikwidowaliśmy KRUS-u i ZUS-u, będzie drugi krok? Płacą więcej niż Polska. Dlatego mają tempo rozwoju -6. Króciutko. Słusznie, że pan zauważył. Do ZUS-u dopłacamy w tym roku 42,5 miliarda, do KRUS-u 15,8 ze wszystkimi składnikami. Czyli to jest do ZUS-u. Będzie drugi krok w reformie KRUS-u.
czasu? Myślę, że będzie, jak będzie rolników na to stać. Na razie nie stać. Natomiast na koniec chciałem powiedzieć jedną zasadniczą sprawę. Bank Światowy mówi o KRUS-ie. Kasa jest efektywnie odpowiedzialnie zarządzaną instytucją, sprawnie adaptującą się do nowych zadań zlecanych i przez państwo bez zwiększania kosztów i obsługi zatrudnienia i tak dalej. To tak, są słowa, a pan co na słowa Banku Światowego, panie prezesie? Pan co na słowa? Ja w każdym razie emerytury od KRUS-u nie biorę. Na razie mimo, że mi się należy. Dziękuję bardzo. Janusz Korwin-Mikke, Unia Polityki Realnej i Tadeusz Sławecki, PSL. Dziękuję bardzo panom za naprawdę ciekawą rozmowę.